No siemanko, dzień dobry, witam wszystkich kosmonautów, bo dzisiaj będzie wideo poświęcone o kosmosie i o projektach naokoło kosmosu, w konstelacji kosmicznej naszej. Także zrobimy sobie tutaj jeden testnet na Rebusie, wymintujemy sobie NFT-ka, odbierzemy sobie trochę airdropów, trochę informacji tu będzie również i generalnie odcinek poświęcony Kosmos Network. Więc już nie przeciągając, oczywiście zapraszam na intro! Mam dziwnie światło ustawione, bo po prostu o tej porze roku słońce mi tam wpada i mi świeci tam do rogu i dlatego mam tak dziwnie teraz ustawione światła. Ale wbijamy tutaj do Rebusa i możemy sobie przeczytać ich instrukcje, co tutaj konkretnie jest. To jest generalnie rzecz, o której już wspominałem bardzo dawno, że w końcu pojawią się takie NFT-ki, które będą uwierzytelniać naszą prezencję w internecie, jak i również na różnych sieciach blockchain, po to właśnie, żeby ograniczyć multikonta, ograniczyć różnego rodzaju cebulactwo. I tu, o, proszę Państwa, gościu sobie mintuje takiego NFT-ka właśnie i my też sobie wymintujemy, on jest z Norwegii w ogóle. Santa Monica, nie, coś tu jest, no jest randomowo chyba dane. No i generalnie nie ma tutaj opisu, co my mamy w ogóle zrobić, jest opis technologiczny tylko. Robiliśmy sobie kiedyś już tego Rebusa, nawet dostaliśmy airdrop od niego. No i tutaj generalnie mamy problem, bo potrzebne nam są tokeny testowe. Nie możemy użyć tych tokenów mainnetowych, które dostaliśmy z airdropa. Już testowałem, poświęciłem jeden token, nie doszedł. Na Discordzie nie ma żadnego kranika. Nawet widziałem, że tutaj Crypto Future też ich molestował, żeby dali jakieś tokeny testowe. Jednak ten kanał jest tutaj zablokowany, nie ma tokenów testowych, nie da się wymintować tego NFT-ka. Tutaj był specjalny kanał do właśnie tego NFT ID testnet, ale również jest zamknięty, więc nie wiem, co tutaj się stało. Widziałem, że oni wysłali tutaj tokeny testowe do osób, które zgłosiły błędy wcześniej. No nie wiem, no takie trochę to słabe, ja chciałbym sobie tu wymintować, potestować, a tutaj jest generalnie dupa. Więc to możemy, Rebusa możemy na razie olać, a wbijamy tutaj do Strida. Jeśli pamiętacie, ten przepotężny airdrop, ja dobrze to pamiętam, bo byłem wtedy w Berlinie, odbieraliśmy to z rana, mamy kolejną część, to znaczy te osoby, które nie odebrały wcześniej, my po prostu odbieramy to teraz za nich. No i mamy tutaj 21 dni na odebranie tego airdropa, to jest 5 u mnie, w moim przypadku akurat to jest prawie 6 tokenów STRD Stride, to jest w ogóle, to jest token, który się wpisuje w tą narrację LSD. Jak lub idzie fazy po kwasie, to nie, no to chodzi o ten płynny staking na Ethereum, chociaż no tutaj jest generalnie liquid staking na różnych asetach, ale najbardziej odpala ten trend właśnie na Ethereum, bo niedługo wiadomo, będzie odblokowanie, update Shanghai i tak dalej. Dobra, klejmujemy to. A ja tu mam w ogóle 3 airdropy. Tu wygląda, jakbym miał 3 airdropy, ale w sumie to mam tylko do sklejmowania tutaj ten jeden, bo ten liquid staking to są nagrody z liquid stake'u, który ja tam mam postawiony po prostu. Comeback soon. Tutaj jak daję stake, to też mam comeback soon i mogę tylko sklejmować to. No to super jest po prostu, to jest super. Już tutaj sklejmowałem 9 sztuk, także całkiem grubo. Jeśli wejdziemy tutaj do nich na tego Twittera, to jeszcze będzie tutaj airdrop za Lunę i Evmosa jakoś w marcu. Mamy 1 marca, czyli jakoś w tym miesiącu, no. Jeszcze tutaj jakieś kokosy nam spadną. Dobra, więc to mamy to i tutaj mamy jeszcze info od Celestia. Jeśli stawialiście nody na Celestia, to tutaj jest kolejny testnet. Zostało wybranych dokładnie 1000 adresów z tych, które zgłosiły się wcześniej. No i tutaj też oczywiście na czym to polega? Na stawianiu nodów i tutaj jeszcze będą dodatkowo IBC transfery i synchronizacja jakaś dodatkowa. Zostawię wam link
link, jeśli chcielibyście to sobie sprawdzić. A my lecimy do kolejnego LSD. Tym razem jest to Quicksilver, który odpalił jednego z pierwszych puli, bo to działa w ten sposób, że jeśli zastejkujemy sobie na Quicksilverze token Stars, to dostajemy Q Starsa. I później na Frontier Osmosis możemy sobie, nie tu, tutaj, możemy tutaj sobie postawić pula. A jak wrócimy do Quicksilver, to tutaj również mamy informacje o airdropie. Już wcześniej informowałem tutaj o różnych opcjach na governance, tylko problem jest taki, że tego tokena jeszcze nie ma. No i tam trzeba było go zebrać z kranika, żeby właśnie móc głosować. Tutaj jest zakładka jeszcze airdrop, więc możliwe, że będzie jakiś airdrop. Dlatego właśnie były te głosowania. A tutaj jak zmienimy sobie na Starsa, ja to w sumie sobie postawię tego pula. Mam tutaj trochę Starsa, nie wiem ile to jest, jakie to są koszta, ale coś tutaj sobie wrzucimy. A nie, moment, najpierw muszę nagrody odebrać. Dobra, wrzucimy tutaj sobie na przykład 15 tych Starsów. Next, stake'ujemy. Wrzucimy sobie połowę. Chodzi mi o to, żeby druga połowa nam została i wtedy sobie zrobimy takiego mikropula tutaj, żeby coś tutaj się już działo, nie? Thanks for staking, elegancko. Teraz wbijamy tutaj na tego Frontiera i dodamy sobie taką małą płyn tutaj. Add liquidity. Nie add liquidity, tylko na początku musimy tutaj przecież wrzucić te tokeny, zanim możemy cokolwiek, jakąkolwiek płynność tutaj dać. Q Star, z tego musimy zrobić dep. Teraz mam nagle 34 tych Starsów. Co on tu zrobił? Czemu to tak się stało? Dobra, skoczyło. No dziwnie się to zachowało. Odpalamy tego pula. Mam nadzieję, że będziemy mogli to dalej zrobić. A jak nie, to zrobimy sobie swapa po prostu. No, trzeba zrobić swap. W ten sposób, taki jaki miałem plan. Teraz nie wiem, co tam się stało. Muszę sobie cofnąć sobie muszę nagranie, żeby zobaczyć, bo chciałem zastejkować tylko 15. A czemu tu mam teraz nagle wszystko? Dobra, poszło. Więc od nowa. Wbijamy tutaj na tego pula. Dajemy oczywiście całą płynność, tak jest, add liquidity, approve, no i elegancko to wskoczyło. Teraz jeszcze możemy sobie tutaj zablokować tą naszą płynność, dokładnie tyle, blokujemy sobie i niech ona tu zarabia 125%, elegancko, no proszę bardzo, może by tu wypadało coś dorzucić w sumie. Dobra, siedzi elegancko, za dolara, no rozrzutnie Michałku. Dobra, to mamy ogarnięte, Quicksilver siedzi. Jeśli byście szukali jakichś innych materiałów o kosmosie, to zapraszam tutaj do tego gościa. On ma fajne playlisty zrobione i ostatnio właśnie było dość sporo o tym kosmosie. Gdzie on? Tutaj jest kosmos, proszę bardzo, zapraszamy. Tu jest fajne wideo, dwójka. Airdropy kosmosu, czyli kosmiczne airdropy. Wczoraj robiliśmy ten Nibiru Chain. Wcześniej jeszcze były 3 testnety na Equilibre i już jest zamknięty. Nawet jak już robiliśmy na tym wideo, to już było za późno. Dimension, tam trwa walka o tokeny. Tutaj był testnet, jeśli chodzi o Shade Protocol i mam top 10 najlepszych narzędzi dla kosmonautów. Także serdecznie zapraszam wszystkich. No dobra, i to by było na tyle ode mnie. Zapraszam oczywiście na mojego bloga. Zostaw jakąś łapkę w górę i subskrypcję, jeśli nie subskrybujesz jeszcze tego kanału. Życzę wspaniałego wieczoru. Siemanko, pozdrówki. Yo!